Witam Was serdecznie, moi drodzy. Wszyscy chcemy, żeby nasze palmy były piękne, zielone. Nasze w ogóle wszystkie rośliny. I co można zastosować? Ekologicznego, prostego, co wszyscy moim zdaniem lubimy. Nie tylko lubimy i uprawiamy banany, ale z owoców możemy zrobić przewspaniały nawóz. Po to właśnie, żeby nasze ukochane rośliny były piękne, zielone, dorodne i cieszyły nie tylko oko. Dzisiaj Wam powiem, jak ja robię nawóz do moich roślinek. Można zrobić go w małej ilości, można zrobić w większej ilości. Zależy, jaki macie apetyt. Słuchajcie, w wiadrze mi się robi już sporawo dosyć, taka dosyć sporawo tego nawozu, ale teraz taki sposób domowy, najprostszy, pokażę. Co potrzebne jest, moi drodzy? Parę bananków, może być butelka plastikowa i do tego przygotowana woda. Słuchajcie, bananki oczywiście jemy, żeby nie było. No ja jednego zjem też, chociaż mnie, no ja tylko mogę wziąć, pozwolić sobie na, no nie powinienem jeść, no. Ale no zjem. I oczywiście obieramy. Skóreczki możemy, słuchajcie, włożyć do takiej butelki dwulitrowej plastikowej. Zalewamy ciepłą, przygotowaną wodą, żeby była ciepła. Zakręcamy i zostawiamy. Tak delikatnie, bo to będzie oczywiście garować, nie? I słuchajcie, po paru dniach mamy gotowy nawóz do podlewania. A co później ze skórkami robimy? Skórki, moi drodzy, możemy wziąć, wyrzucić na kompost. I wykorzystamy oczywiście drugi raz te skórki. A chyba wszyscy lubimy banany. A jak nie lubimy, no to ktoś lubi w rodzinie. No i można wziąć sobie, zjeść banana. O, ci co mają dzieci, na pewno dzieci jedzą bananki. No, także, że kochani, prosty, domowym sposobem można zrobić sobie nawóz. Bardzo dobry nawóz, chcę zaznaczyć. Żeby nie było, no to zjem też tego banana, matko jedyna. Pycha. Czemu takie nie chcą rosnąć, kurczę, u nas, na tych naszych bananowcach? I słuchajcie, skóreczkę wciskamy do takiej butelki dwulitrowej, jak wrzucicie ze 3-4 skórki, w zupełności wystarczy. O, bardzo fajnie wchodzą, nawet do takiej buteleczki. To jest bardzo prosty sposób. Chyba każdy będzie potrafił to zrobić. No i, moi drodzy, zalejemy to przygotowaną wodą, ciepłą, no nie wrzątkiem oczywiście, bo raz, że butelka, no jeszcze jednego wrzucę, bo to jest dwulitrowa butelka. Jak ktoś ma duży apetyt, dużą rodzinę, dostanie na przykład banany w promocji, tam po 2 zł, ostatnio ja też kupowałem po 2 zł. I słuchajcie, i
Oczywiście miałem sporo gości, wszyscy jedli banany. Zmusiłem ich do zjedzenia bananów. No, może by tego nie powiedzieli, ale mówiłem, jedźcie banany, bo ja potrzebuję. No i jedli, no. A co mieli do zrobienia? No to mi nie przejdzie, muszę to urwać. Co mieli, moi drodzy, do zrobienia? No i w każdym bądź razie, ze 3 kilo miałem tych bananów. No i zrobiłem to samo, tylko w wiaderku 20-litrowym, zalałem i tam to zostawiłem sobie, już teraz też fermentuję. Z tym, że tam chcę zrobić, wiecie jak, żebym po prostu mógł sobie rozrabiać. Tutaj jest tym sposobem, jest to, że... I widzicie, zalewamy, jeszcze woda paruje. O, wiesz, bez lejka to taka niezdara ze mnie jest. No. I słuchajcie, tamten nawóz wtedy można sobie rozrabiać. Rozrabiać, dolać do wiaderka do wody i podlewać. Zobaczycie, jakie będą efekty. Proste to jest chyba, nie? Myślę, że każdy w domu potrafiłby sobie zrobić taki nawóz. Żeby nie było. Poczekamy parę dni i podlewamy. Wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia do następnego razu. Trzymajcie się, moi drodzy, i zróbcie sobie taki nawóz. Dobra rzecz, mówię wam, dla roślin.